Witamy Państwa bardzo serdecznie na czwartym koncercie charytatywnym Nadzieja jest w nas. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za skorzystanie z zaproszenia. Dziękujemy za przybycie i gwarantujemy, że czas spędzony z nami nie będzie czasem straconym. Głównie dzięki naszemu młodszemu koledze, Michałowi Szulczyńskiemu. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie Ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie Ty. Żegnać się co świt i wracać znów do Ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie Ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie Ty. Yeah. Jurek, słuchaj, jestem taka zdenerwowana. Rozumiesz, jestem tak bardzo zdenerwowana, no strasznie jestem zdenerwowana. Byłam na wywiadówce w sprawie naszego Kuby, no słuchaj, fatalnie, no ma same jedynki, same dwójki. Jezu, pani Kasia powiedziała, że go trzeba będzie jednak ze szkoły wyrzucić. No jestem taka zrozpaczona tą sytuacją, no strasznie, jestem taka zdenerwowana, normalnie, no strasznie. Jezu, no... Nie wiem, coś mam z twarzy wyczytać? Rozumiesz, po prostu byłam na wywiadówce w sprawie naszego Kuby. I tam się dowiedziałam, że ma same jedynki, same dwójki. Jest źle, jest bardzo źle. Nie, to inaczej. Masz syna. Masz syna, nazywa się Kuba. Chodzi po domu, żąda jedzenia. Na początku się zdziwiłeś, że taki mały, potem taki duży. Mówiłeś, nie dokarmiaj, nie dokarmiaj. Tak, tak, to właśnie on, twój syn. Wiesz co, i wróciłam z tej wywiadówki i ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ty też ewentualnie byś się zdenerwował. Byłoby miło. Więc bardzo proszę teraz iść do niego do pokoju i z nim porozmawiać. No tak nie może być, żeby ojciec z synem nie rozmawiali. Tam są drzwi, bardzo proszę, idziemy już. Raz. No Jureczku, jeszcze szybciej, no. O nie, no oczywiście tak, ja się kłócę, to jest moja wina, oczywiście tak, ja się kłócę, ja wiedziałam, że tak będzie. Tak, tak, jest to zawsze moja wina, no. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can be that bad when it's true, it's true. Play with the both of you, so come on baby, come on over, let me be the one to show you. The one who wants to be with you. Deep inside I hope you feel it too, feel it too. Waited on the line of greens and blues. Just give me the next to be with you. A pan zamknąłeś? Matko, spać się nie da, łazi po chałupie i w tej wewte się kręci. A ty zmyłaś makijaż? No ja tak. Nasze maleństwo kochane. Dajcie spokój, mówcie normalnie. A kuku. Tak, tato, ty mi naprawdę zaimponowałeś. O, jak dorosnę chcę być taki jak ty. Jaki jestem śliczny, jaki jestem śliczny. Zobacz, jaki podobny do mnie.
Tak, tato. Jesteś łysy, różowy i nie masz zębów. Tyli, tyli, tyli. Taki żywot niemowlęcia. Przerąbane od poczęcia. Oj, mamo, no co można robić na dyskotece? Rozmawiać, kolepić, bawić się z dziewczynami. O 22 w domu masz być i krawat załóż. Co? O 22 jest w pół do. Już wolę w domu siedzieć niż przez pół godziny idiotę z siebie robić. Przestań się nad sobą użalać. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Tu ci coś odstaje, tu coś sterczy, jak małpa. Twój ojciec też pochodził od małpy. No chyba twój. Za chwilę zacznie się bitwa. Trzeba złożyć walkę na broń. Ruszyć na wroga, by zgasić jego ambicje. Ognia, ognia, ognia. Niech sześć szóstego roku uderza wciąż piach. Ognia, ognia, ognia. Więc cała naprzód, bo to właśnie nasz pan. Na spożywczaku to... Co na obiad, pytam? Na mięsny, na sąsiedniej ulicy to taka kolejka była. Nie denerwuj mnie, mężczyzno. Co na obiad? Schabowy. Świnią chcesz mnie karmić? No, ale schabowy jest przecież zdrowy. A co, ja chora jestem? Przepraszam bardzo. Ja przychodzę do domu i ja chcę porządnie zjeść, a nie zdrowo. Tato, mam wypracowanie z kolaja. To idź z tym do mamy, kolego. Muszę płot naprawić i samochód do mechanika odstawić. Po pracy jestem zmęczony i niezadowolony. Idź z tym do mojej drugiej połowy. Zawsze się matka chwaliła, że w szkole prymuską była. To niech ci napisze zadanie. Znikaj. Mamo, pomóż, mam wypracowanie z Polaka. Idź do ojca, czasu nie mam. Już byłem, powiedział, że nie ma czasu. Taki mądry, mógłby dziecku pomóc, a nie powiedz się w domu zanieczyszczać. Roboty tyle, głowa mnie boli. Idź do brata, do gimnazjum chodzi. A jeśli już znajdziesz tę rzecz najcenniejszą, by w oczach twych stać się tym najważniejszym. Powiedz, czy to zmieni duszy twej poemat, czy marzeniem twym będę wciąż największy. A jeśli nie znajdziesz rzeczy tej jedynej, tej, która czeka na ciebie w ukryciu. Co wcześniej, jak się poczułeś w szkole? Jak na komisariacie? Ciągle mi pytają, a ja o niczym nie wiem. A to jest Kazio. Przyjrzyj mu się uważnie. Dlaczego? Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja. Mamo, kup mi rowerek. Rowerek? Synu, no po co ci rowerek? Poczekaj trochę, kupimy ci motorowerek. Nie wolisz motorowerka? Jasne, mamo! Minęło trochę czasu. Poprawiłem stopnie, a Pismo Święte znam już prawie na pamięć. Daj kluczyki. A włosy? Ale mamo, czytałem, że wszyscy, Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy. O, i widzisz, synku? I chodzi na piechotę. Kolejka ta stoi. Poszarość, poszarość, poszarość. Na co w kolejce tej czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie, bo
bądź jak kamień, stój, wytrzymaj. Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez nos, przez nos, przez nos. Zdałam cię piątkę z matmy. No i czemu kłamiesz, gówniaro? Jak ja chodziłam do szkoły, przynosiłam same piątki. No niech będzie, czwórki. No dobra, trójki. Oj, cicho już, przynosiłam same dwoje, ale jak ojciec chodził do szkoły... Hej, łagę juda, juda, rumbucha fana na. Łagę judi, łagę juda, juda, ola, ola, na, na. Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Łopan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Nadzieja to my. Nadzieja. To nadzieja jest w nas. Nadzieja. Może sprawić twoja dłoń, że na chwilę stanie czas. Twoja miłość da moc. Nadzieja. Zmieni w uśmiech twój strach. Nadzieja. Może potrzebuje ktoś bicia twego serca. Twego serca. Oddaję głos pani Szulczyńskiej, która prosiła mnie, żeby mogła powiedzieć do państwa kilka słów. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli za pomoc i wsparcie dla Michałka. Dziękuję.